1-1, no. 1-1, dobra, działa. No, kochani, przepraszam za spóźnienie. Jak zwykle drobne problemy techniczne. Jeszcze kamerkę sobie przestawię. Zapomniałem, że przecież muszę ustawić OBS-a. Muszę ustawić OBS-a pod nowego live'a, pod nowy kanał. No i chwilkę się przedłużyło. Cześć kochani, taki live'ik poranny, czasami sobie będziemy takie robić tutaj na kanale. Przy kawusi. Oczywiście serdecznie zapraszam do subskrypcji nowego kanału. Musimy zebrać 1000 subskrypcji, żebym mógł robić live'y z komórki. Niestety, durny YouTube. Durny YouTube, zapomniałem kurde o tym, że ma takie restrykcje, a potem liczyłem na to, że będzie coś się więcej, że skoro połączę i tak nowy kanał z moją marką na YouTubie, to że wszystkie uprawnienia z drugiego kanału mi przejdą, a tu jednak nie. No co zrobić? Pamiętajcie, gdyby muzyczka była za głośna, tego typu rzeczy, to tam krzyczeć na czacie. Mam nadzieję, że idzie wszystko to dobrze. Na podglądzie to fajnie wygląda z YouTube'a, więc chyba jest w porządku. No na razie jest nas niewiele osób, bo jeszcze nie ma wielu subskrypcji. Wiele tutaj na kanał nie doszło, chociaż już jest 208 subskrypcji. Co jest mega, mega, mega radosne dla mnie. Troszkę na chwilę może ściąć, bo odpalam Photoshopa. Będę chciał troszeczkę podretuszować sobie zdjęć kolejnego vloga. Myślę, ciekawego vloga, bo to będzie vlog poradnikowy tym razem. Tylko że on pojawi się za jakiś tydzień. Znaczy teraz pojawi się Rotmos. I tutaj do Rotmosa. Przepraszam, popierdzieliłem. Dzisiaj w Photoshopie chcę do Rotmosa. Bo już mam prawie zmontowany, tylko jeszcze muszę tam zdjęcia podokładać i zrobić color grading. A zauważyłem, że kurde, zdjęcia robiłem sobie w Lightroomie i zapomniałem je wrzucić do Photoshopa. A mam troszeczkę tam plamek, bo mam uświnioną matrycę i trzeba te plamki pousuwać. Córka, jeszcze kamerkę ustawiam, bo wczoraj brałem do laptopa, żeśmy robili live'a przy pianinie. No. Także tak. Tak samo, kochani, wpadł mi do głowy pewien pomysł, jak skrócić live'y te na głównym kanale, na kanale Skrawki Puszczy, bo one są za długie. One są za długie i myślę tak, jakby je tak skrócił do godziny, to byłoby najlepiej. I możemy to zrobić. I tak, co myślicie? Bo kurczę, taki wpadł mi pomysł do głowy, że można robić tutaj na kanale Życie po życiu, czyli Life After Life. To znaczy, tam poruszamy jakiś, na głównym kanale robimy powiedzmy czwartkowego live'a. No następny będzie za tydzień, w tym tygodniu nie będzie. Robimy na przykład jakiegoś czwartkowego live'a. Na tym czwartkowym no, poruszamy jakiś no, ważny temat fotograficzny, tam, no, zgodnie z tematem live'a, czy to omawianie no, tam waszych zdjęć, czy coś tego typu rzeczy. Tam to przelatujemy z takim bardziej skupionym kontentem. Natomiast wszelakiego rodzaju już pogaduchy, takie tam rzeczy przenosimy tutaj na Life After Life, na ten kanał robimy live po live'ie i tutaj już możemy się zająć bardziej pierdołowatymi rzeczami związanymi z live'em, znaczy pierdołowate, dla mnie rozmowy z wami wcale nie są pierdołowate, bo ja je najbardziej uwielbiam przy tych live'ach i się denerwuję, jak mało na czacie piszecie. Więc byśmy to tak mogli rozwiązać. No piszcie tutaj w komentarzach, czy to na czacie, czy potem jak ktoś będzie na retransmisji oglądał zapis tego live'a, to piszcie w komentarzach po prostu pod live'em, co o tym myślicie. No i pamiętajcie, ten nowy kanał właśnie po to jest, żebyśmy sobie robili takie luźniejsze materiały, sporadyczne, znaczy spontaniczne.
No teraz tego trochę jest, bo jestem podniecony, więc często się pojawiają. Jestem podniecony tym nowym kanałem i muszę go troszeczkę rozwinąć, żeby dostać nowych uprawnień, czy troszeczkę mocno rozwinąć, bo potrzebujemy 1000 subskrypcji. Bo uprawnień, mam ucięte uprawnienia przez YouTube'a tutaj na tym kanale i musimy to nadrobić. Uprawnienia, jakie potrzebuję, czy co potrzebuję osiągnąć na tym kanale, to potrzebuję osiągnąć w przeciągu 12 miesięcy 4000 godzin wyświetleń, znaczy oglądalności. To jest, myślę, bez problemu do zrobienia, bo na głównym kanale to ja 4000 godzin oglądalności, znaczy ja, wy mi nabijacie w przeciągu tygodnia, to, więc jakoś to idzie, chociaż nawet, nie, chociaż, dobra, spróbujemy, może nie rozłączy, ja się przełączę na główny kanał i zobaczmy, ile przez na przykład ostatni tydzień, co ostatnio było właśnie mało rzeczy na głównym kanale, bo te śluby mnie pożarły. Już, kochani, tutaj się przełączę. Dajmy sobie tak kamerkę i zobaczmy sobie statystyki. To są statystyki z głównego kanału. No i weźmy na przykład ostatnie 7 dni. No, to jest... Nie, to czas oglądania przez ostatnie 7 dni, kochani, zrobiliście 1700 godzin. Więc fajnie, nie? Kurde. No, w miesiąc, powiedzmy, niech będzie 28 dni, mamy 4000. No. A we wrześniu było samym 4700 godzin oglądalności z waszej strony, więc super, mega mnie to cieszy. Dobrze, ja się tu przełączę od razu na ten kanał obecny, bo na wokół skrawków, żeby mi live'a nie zerwało, jak się przełącza pomiędzy kanałami, a i tego typu rzeczy. No, cześć MN, witaj. A to smacznego, miłej kawki, tutaj stukam się swoją z tobą. I cześć Mareczku, witaj. No, także będziemy sobie powolutku rozwijać tu i tu. No już był ból dupy u niektórych, że a na cholerę ci drugi kanał i tego typu rzeczy. No ja myślę, że to jest fajna rzecz, bo możemy sobie robić tutaj fajne właśnie jakieś materiały czy rzeczy związane ze skrawkami, takie dziejące się wokół skrawków, prawda? Dziejące się wokół skrawków, a niekoniecznie związane stricte jakoś bardzo z fotografią. I możemy sobie tutaj robić. Znaczy, no tutaj będą też rzeczy związane z fotografią. Jakiś tam czasami jakiś Photoshop, Lightroom, no dzisiaj sobie odpalimy. Tylko tutaj nie będzie takiego naukowego bełkotu, że tak powiem. Będziemy sobie tutaj tak na luzie siedzieć. Od czasu do czasu będziecie mi dotrzymywać towarzystwa przy czymś. I będziemy sobie tak działać. No na przykład takie filmiki, jak znalazłem z ostatniej sesji ślubnej. Filmik i wczoraj zapodałem. Po prostu zmontowany na komórce. I przesłany. Bez zbędnego jakiegoś bardziej zaawansowanego montażu, color gradingu, robienia miniatur i tego typu rzeczy, nie? To będziemy sobie tak tutaj działać. O i tak, kochani, troszkę jakiś jestem taki niedobudzony dzisiaj. Wstałem o 7, czyli 2 godziny temu, jest tu 9. 2 godziny temu wstałem sobie o 7, wypiłem sobie już jedną kawkę, teraz kończę, jestem w połowie drugiej, mam przygotowaną od razu trzecią. Mam dzisiaj spotkanie, ważne spotkanie z szefem firmy, z którą współpracuję, w której robię swoje wydruki, zdjęcia, kalendarze, wszystko do sklepu, albumy ślubne, tego typu rzeczy. Będziemy działać z nowym serwisem dla was, już to wiele razy mówiłem, ale w końcu się za to zabieram. Serwisem, w którym chociażby o takie kubeczki, tylko na przykład ze swoimi zdjęciami, będziecie mogli zamawiać sobie i robić poprzez skrawki puszczy. No. I tak, kochani, dobra, odpalił się Photoshopek, jeszcze odpalę sobie Nikon NX View. Bo wezmę sobie, powybieram zdjęcia.
które mamy do wyciapania. A to będą zdjęcia właśnie do Rotmosa. A potem kolejny vlog, jaki mam tutaj w planie zmontować, tylko z montażem czekam na, mówię, na dysk. Tylko kumpel, który ma mi przysłać dysk, za bardzo nie ma czasu nawet jak wyskoczyć, on jest lekarzem i wiecie, co teraz się dzieje. Nie ma za bardzo czasu jak wyskoczyć, żeby mi go wysłać. Jejku, gdzie ja mam te zdjęcia? Tutaj. Za bardzo nie ma czasu jak go wysłać. Więc no jest, czekam w każdym razie, czekam sobie cierpliwie. No, gdzie to jest? No i następny vlog, jaki będzie, będzie to vlog z Wildmos. Dzisiaj, jak się wyrobię, myślę zrobić warsztaty z patronami, bo nie robiłem we wtorek ani wczoraj, a miałem robić we wtorek. Tylko że roboty było od cholery, jeszcze przy tym nowym kanale teraz trochę. Będzie vlog z Wildmos. Kochani, i to będzie już wam pokazuję, tylko sobie tutaj przełączę sposób wyświetlania. O, będzie to vlog na temat fotografii w pełnym słońcu i z wykorzystaniem histogramu. O tym będzie ten vlog. Jak fotografować w pełnym słońcu, żeby nie mieć przepaleń, nie mieć swoistych czerni, jak używać histogramu. Na ten temat to będzie. Te zdjęcia, myślę, dzisiaj poobrabiać sobie właśnie na warsztatach. A teraz sobie weźmy tak, film 2K. I tutaj wybierzemy... Aha, dobra, ja już chyba widzę, mam wybrane zdjęcia. Te z plamkami. O właśnie, takie plameczki tutaj mam, zobaczcie, u góry. Tylko to są zdjęcia już pomniejszone do samego... obrobione i pomniejszone do samego... już vloga. Ale montując, zauważyłem, że mam plamki, że zapomniałem o nich, żeby je wyciapciać. To są przeważnie plamki zrobione na tym. Jak on się nazywa? Na 70-210, gdzie musiałem domykać bardziej przysłonę i te plamki mi po prostu wywaliło. No jak się pracuje, to się brudzi, nie? To się brudzi. Jeszcze przejrzę sobie te zdjęcia inne. Czy tutaj coś nie ma? Ale tutaj były raczej mniejsze przysłony używane, więc tych plam nie powinno być. No i druga część Rotmos. Druga część Rotmos, no, myślę, też wam się spodoba. W drugiej części Rotmos miałem pierdolca na punkcie ciasnych kadrów. Na punkcie ciasnych kadrów, czyli kadrów takich, kadrów wypełnionych, kadrów na teleobiektywie, ta zieleń, cudowna, kosodrzewina, murawy alpejskie. To wszystko tak się cudownie układało, że naprawdę, no warto było porobić zdjęcia. Nie tylko na szerszych kadrach, ale też właśnie coś, wyszukiwać kadry, takie niuanse właśnie, jakieś skały. Pierwszy plan sobie rozmyśl, tu powypełniać kadr i podziałać w ten sposób. I lubię takie zdjęcia robić, fajnie one opowiadają i są, myślę, ciekawe, więc takich sporo porobiłem. No oczywiście też są zdjęcia bardziej krajobrazowe, więc też takowe będą. Oto mamy świstaki. Tak udało się upolować. Są też oczywiście zdjęcia bardziej krajobrazowe. Będą takie szersze i będą ze dwie, trzy panoramy. O, więc to tu sobie poradzimy z tym. To zobaczycie w drugiej części Rotmosa. Natomiast teraz te zdjęcia, które mam tutaj zaznaczone, te do wyciapania, no czego mi nie chcesz zaznaczyć? Chyba trzeba będzie już wymienić baterie w klawiaturze.
przeciągniemy sobie je do Photoshopka i Photoshopca się obrobi. Przepraszam was, bo widzę tutaj coś. Lumka. O, one nie się tutaj załadują. Tutaj to jest bardzo prosta praca przy tym. Zaraz sobie tutaj to ogarniemy. Ojejku, jaki jestem. Nie mogę ostatnio zasnąć. Codziennie budzę się wcześnie, ale nie mogę zasnąć. I taki jestem niedorąbany, powiem wam, w przeciągu dnia. No, ale to za chwileczkę sobie. Cześć Dariusz, witaj serdecznie. Za chwileczkę sobie pogadamy. Oczywiście też sprawa, kochani, biznesowo-finansowa do was, do oglądających. No, musicie mi wybaczyć. No, skrawki to jest mój biznes, więc takie tematy też muszę poruszać. Jak najbardziej na nowym kanale podczas live'ów donaty działają, więc jakby ktoś chciał sobie tam zapodać donacika, to będę bardzo wdzięczny. Ja wam jeszcze pokażę jedną rzecz, jeżeli chodzi o donaty, kochani, bo też był do mnie był ból o donaty. Znaczy nie do mnie, dlaczego tutaj jest takie naliczanie, więc może ja wytłumaczę, o co chodzi. Jeżeli bierzemy Blika, Hotpay, Visa, ogólnie tutaj płatności jednorazowe przy Tipeo, tutaj było, co niektórzy nie wiedzą, taki cześć Krzysiu, witaj serdecznie przy kawce, zdróweczka. Pytają mi się, dlaczego na przykład, jeżeli wezmą, chcą wpłacić powiedzmy 10 zł, to nalicza im 12,30. Pokazuję na 10 zł, bo to jest najłatwiej mi pokazać, dlaczego nalicza 12,30 przy tych jednorazowych wpłatach. Ano dlatego, kochani, że to jest po prostu VAT. Nie napisali tu tego. Jest wynagrodzenie, zostanie pomniejszone o prowizję serwisu. Nie napisali tu tego. Jest 10 zł netto, które trafia do mnie i od tych 10 zł jest prowizja, niewielka naprawdę, a to 2,30 to jest po prostu VAT. To jest po prostu VAT. I w ten sposób to w tej chwili zrobili, znaczy od pewnego czasu, bo przedtem było tak, że wpłacaliście 10, było 10, szło do mnie, ale ja od tych 10 musiałem zapłacić. Znaczy Tipeo mi musiało odliczyć ten VAT od tych 10 zł, czyli te 2,30, i z tego co się zostało odliczali prowizję, ona jest niewielka i dopiero szło do mnie na konto. A w tej chwili jest tak zrobione, że po prostu te 10 idzie do mnie na konto, tam jest prowizja odliczana, a te 2,30 to jest po prostu VAT. Dlatego tutaj tak to tłumaczę. Jeżeli natomiast chodzi o PayPala, to tutaj nie ma żadnych prowizji, jeżeli chodzi o Tipeo, nie ma żadnego VAT-u. Wpłacacie dychę, idzie dycha. Idzie dycha na prosto do mnie na PayPale. Ja tylko płacę 2,9 prowizji samego PayPala. Więc niewielkie kwoty. I kochani, co jeszcze? Tu z automatu wyświetla dychę, ale naprawdę można. Przy każdej kwocie jest minimum, przy każdym progu tutaj, że tak powiem, a że sposobie płatności jest podane minimum. Można 2 zł, przy większości, przy PayPalu 4 zł, także ta dycha to nie jest minimum. No, także to tak, takie sprawy organizacyjne, jeżeli chodzi tutaj o Tipeo. Tłumaczę to pod tym względem, że no niektórzy potem myślą, że Tipeo zdziera czy coś. Nie, oni naprawdę nie zdzierają, to zdziera bardziej państwo, bo ta dodatkowa opłata to jest po prostu VAT i tyle. No. A ja i tak, czy tak jeszcze muszę, oprócz tego, że wypłacicie VAT, to ja jeszcze muszę zapłacić później podatek dochodowy od tego. Ale tutaj to jest od tego księgowa, która bardzo dobrze się sprawuje i liczy tak, że podatku jest mało. Albo nie ma w ogóle. No. No, bo to, wiecie, jak się oblicza podatek dochodowy. Mamy przychód,
ale nie odliczamy od przychodu, tylko odliczamy od dochodu. A dochód to jest przychód minus koszty, czyli od tego przychodu odliczam wszelkiego rodzaju ZUS-y, zakupy, inwestycje, sklepy, faktury, wszystko co biorę na firmę. Telefon, tam raty za laptopa tego typu, bo laptopa brałem. Znaczy, no nie tyle, że na raty, ja go wziąłem w Playu zamiast telefonu. Była okazja. No i po odliczeniu tego ja mam swój dochód i od tego dochodu odliczamy jeszcze kwotę wolną od podatku i dopiero liczymy podatek. O, z tego co się zostaje. Tak to wygląda. Ja tutaj sobie jeszcze przyciszę. No i spodziewamy sobie tutaj troszeczkę. No, cześć Tatos, witaj. I Marcinku, witaj. Dobra. Zrobimy tutaj to bardzo, no, bardzo prosto, że będę tutaj z tym bawił, nie będę się z tym pierdzielił. Po prostu sobie włączę pędzelek korekcyjny. Tylko wezmę sobie punktowy. Zmniejszymy go, ale chcę zmniejszyć też jego twardość. Jeszcze troszeczkę zmniejszymy twardość. O, wystarczy tak. I gdzie mamy te plamki? W Lightroomie nie robię ostatnio plamek, bo niesamowicie mi wtedy zamula. I tak pewnie jakieś pominę, gdzieś mi zaginą, gdzieś je zgubię. Jakieś. Troszkę większy i jeszcze. Twardość. O i tak, zobaczcie, macie jakieś ciekawe tematy, to jak najbardziej poruszajcie. Tak, Krzysiu, dokładnie, dobra księgowa to skarb, a ja swoją panią Kasię uwielbiam dosłownie, bo jest przefajna kobieta i naprawdę bardzo dużo mi pomogła. Bardzo dużo przy prowadzeniu firmy. A no nie będę tutaj mówił na temat naszej umowy, ale też jak ode mnie, to za bardzo dobre pieniądze jej pracuję. Uważam, że jak będę kiedyś przy kasie, to na pewno jakieś premie będę musiał porobić pani Kasi, bo jest przesuper dusza kobieta. Przefajna, natomiast dla ZUS-u i dla skarbówki to jest cholera totalna. I tak, bo taka powinna być księgowa. A bardzo, bardzo, bardzo pani Kasia mi pomaga. No, ale też jej współczuję, bo bycie księgowym to nie jest łatwa robota. Nawet niedawno mi narzekała. Niedawno mi narzekała pod tym względem, że klienci zaczynają jej na głowę wchodzić. Najgorsi są tacy jak ja na tej zasadzie. Tylko chodzi, no ja akurat jestem, myślę, fajnym klientem. A tacy jak ja, chodzi o to, że drobni przedsiębiorcy, jednoosobowe działalności, które tam jakoś ta księgowość jest dosyć uproszczona, nie? To mówi, że są niesamowicie wymagające. Myślą, że zapłacą tam te parę stówek za księgowość na miesiąc, a myślą, że mają pracownika, że będzie ona za nich wszystko robiła. Że ona będzie za nich wszystko robiła, wszystko sprawdzała, każdy niuans prawny, tego typu rzeczy. No a kobieta jest praktycznie tylko po to, żeby... Ach, monitor mam brudny. Ma zrobić papiery, rozliczyć miesiąc, policzyć ZUS i tyle, nie? Natomiast ludzie by chcieli wszystko.
mieć na ręce podane, nie? Nie posprawdzają sobie sami jakichś nowych przepisów. Znaczy, wiadomo, ona się zajmuje przepisami skarbowymi, więc ona pilnuje przepisów skarbowych. Ale na przykład tak jak teraz były sytuacje z tą koronką, że powiedzmy dopłaty, nie? Tamte postojowe z ZUS-u, tego typu rzeczy, to wzięła i powysyłała informacje do wszystkich, że są takie możliwości wzięcia i postojowego, czy tam dopłat z Urzędu Pracy, że na tematy, jeżeli ktoś ma, wykaże przez dwa miesiące w tym, dwa miesiące z rzędu w tym roku, na przykład jak się wykaże spadek dochodów wobec danych dwóch miesięcy z rzędu roku poprzedniego, to można z Urzędu Pracy wziąć dotację na przykład, nie? Taką dopłatę. No, ja niestety się na to nie łapię, bo przez Patronite'a mam, bo on akurat zaczął się tak mocniej rozwijać, Patronite, jesienią tamtego roku. Mam wyższe dochody, znaczy dochody, przychody, bo akurat w Urzędzie Pracy liczy się przychód, nie dochód. Chore to też jest, no ale na co zrobić? No, to powysyłała informację, że jest taka możliwość i żeby sobie każdy doczytał, o co chodzi i tego typu rzeczy, nie? Że ona ewentualnie może posprawdzać, bo ma przecież wyciągi, wgląd do zarobków każdego swojego klienta. No to mówiła mi, że ludzie to zaczęli świrować totalnie. Zepsułem. Zaczęli świrować totalnie, z ryjem na nią niektórzy wychodzili, że ona ma to w ogóle bez pytania takie rzeczy robić i to i tamto. Wiecie, jak kurwa są Janusze biznesu niektórzy, no. Myślą, że zapłacą kobicie tam, nie wiem. Ja nie wiem, ile inni płacą, bo ja wiem, ile ja płacę i wiem, że to jest między nami. Bo właśnie mi mówiła, że jestem jedynie upierdliwym klientem pod względem telefonów, bo ja jestem taki, że ja cały czas coś płacę, nie? Nie płacę, matko, cały czas dzwonię i się pytam, ale to jest, mówi, upierdliwość pozytywna, bo ona wie, że nie narobię kłopotów przez to. Bo mam problem, powiedzmy, z kasą fiskalną, nie? Na przykład wczoraj taka sytuacja i to też wieczorem napisałem do niej SMS-a, już nie chciałem dzwonić, praktycznie kobieta po pracy, no ale ja mam, przychodzi mi przychód jakiś, to muszę go nabić na kasę fiskalną, nie? No i wczoraj jeden z patronów zwiększył swoją kwotę wsparcia z 10 do 15 zł, znaczy do 25 zł i miałem taką zagwozdkę, jak wbić na kasę, czy wbijać 25 zł, czy wbijać 15, tylko tą różnicę, nie? No to się wolę zadzwonić, się zapytać, niż potem kobicie narobić, powiedzmy, więcej roboty przy tym, przy rozliczaniu mnie, bo potem trzeba oświadczenia pisać, inne rzeczy, dokumenty do skarbówek, takie tam rzeczy, nie? Jak się na przykład na kasie robniecie, albo coś źle wybijecie na kasie fiskalnej. No, w każdym razie od razu mi fajnie odpisała pani Kasia, bez żadnych problemów, i mówi, że to jest jedyne co, mówi, ale ona tutaj bardziej się śmieje, że jest upierdliwy, ale pozytywnie, mówi, bo mówi, dobrze się ze mną pracuje pod tym względem, ona też lubi mieć porządek w papierach i też lubi pracować z ludźmi, którzy są odpowiedzialni. A nie, jak niektórzy mówi, narobią problemów, tego typu rzeczy, coś na własną rękę, nie dopytają się, a potem jest problem, bo nie da się tego odkręcić. No, na przykład też niedawno bym miała takiego klienta, który chce założyć stowarzyszenie, ale stowarzyszenia jeszcze nie posiada, dopiero o tym myśli, ale już sobie właśnie jakieś tam chce, tylko że chyba też przez PayPala coś i jakieś coś, na zasadzie tak jak ja mam Patronite'a, nie? I donaty od was, chce zbierać pieniądze na jakiś tam statut, który, a stowarzyszenie jeszcze nie istnieje.
No i zaczął już zbierać te pieniądze, zanim w ogóle stowarzyszenie zarejestrowało, zanim PKD zostało określone, tego typu rzeczy, a to są bardzo ważne rzeczy. Poza tym stowarzyszenie nie może zarabiać na osobę, tylko musi zarabiać na stowarzyszenie. Tutaj tu jest, ja kiedyś zakładałem stowarzyszenie, więc wiem, o czym mówię. Wtedy osoba nie dysponuje pieniędzmi, tylko dysponuje stowarzyszenie. Ewentualnie stowarzyszenie może wypłacać pracownikowi, jeżeli pracownik w stowarzyszeniu jest zatrudniony. I tak to wygląda. No ale to takie poboczne sprawy, nie? No i narobił problemów pod tym względem, bo tam już jakieś pieniądze poprzychodziły, ludzie powpłacali. To nie drobne kwoty, więc tak to jest zarobienie na własną rękę, nie? A potem dzwonienie dopiero i się dopytywanie. Albo po prostu robić na własną rękę i nie posprawdzać przepisów, jak to wygląda. W każdym razie duże kwoty niepodlegające pod możliwość rozliczania... Dobra, zdjęcie mamy zrobione. Niepodlegające pod możliwość rozliczania poprzez ustawę o spadku i darowizn, na temat spadków i darowizn. Ja się rozliczam przez na zasadzie przychodu, przez podatek dochodowy, a to jest 17%, a spadku i darowizn jest mniejszy, ale to raczej osoby prywatne się mogą rozliczać, nie firmy. Albo ewentualnie, jeżeli na przykład miałbym firmę, nie wiem, zajmowałbym się hydrauliką, a nie fotografią, a robiłbym sobie kanał o fotografii, no to wtedy bym mógł, ale stricte, że działalność moja na YouTubie jest związana stricte z PKD, wszystkimi, jakie mam moje firmy wpisane, no to muszę się rozliczać na podatku dochodowym. Co tak naprawdę jest dla mnie dużo wygodniejsze. No, i w każdym razie tam nawet nie podlegało pod tą ustawę od spadku do darowizn, bo w spadkach i darowizn jest zwolnienie tam. Nie pamiętam dokładnie, ale to jest jakieś... chyba jest zwolnienie, jak tam kwota nie przekroczy 4000 coś złotych od jednej osoby w przeciągu chyba 5 lat. No. A potem trzeba zapłacić już podatek od spadku i darowizn. Spadków i darowizn. No i narobił gościu problemów, kurczę, odkręcaj to wszystko. Matka się darła na niego przy mnie przez telefon. No, także ten. A ja wolę sobie właśnie zadzwonić i się dopytać, czy ja robię coś dobrze, czy ja robię coś źle. Czy jeżeli ktoś, bo jeżeli osoba prywatna chce ode mnie coś kupić, na przykład opowiedzmy na przykład Krzysiu Baron, będzie chciał ode mnie kupić kubeczek i będzie chciał na niego fakturę, no to ja muszę wybić paragon z NIP-em, do tego paragonu wystawić fakturę i wtedy Krzysiowi mogę wysłać. A natomiast, jeżeli chciał sam paragon, to wtedy sam paragon, bez faktury, ale na życzenie mam wystawić fakturę. Natomiast jeżeli kupuje ode mnie firma, to paragonu nie nabijam, tylko robię samą fakturę. No i ja wolę zawsze się zadzwonić, dopytać, czy to tak zrobić mam, czy to tak zrobić mam. Już mam potem kobicie nie robić problemów, nie? Także tak, no ale to takie sprawy, no. Tutaj właśnie na tych live'ach będziemy sobie o takich różnych rzeczach rozmawiać. A myślę, że was też to przybliży troszeczkę do skrawków, bo to takie no, ludzkie rzeczy, nie? Księgowość, działalność, a ja znowuż też nie mam nic do ukrycia. Nawet dlatego też nie wyłączałem, bo mogę sobie wyłączyć chociażby, no tutaj na Patronite mogę sobie wyłączyć te wyświetlenia, ile mam pieniędzy zebrane, ile otrzymałem, nie? Bo to jest netto, brutto, przepraszam. Ile otrzymałem, że to jest przez ostatnie, znaczy 4 chyba stycznia będzie, nie, 14 stycznia będzie 2 lata. To do tej pory otrzymałem 34 580 zł. No tutaj do tego trzeba odliczyć podatki, prowizje i tego typu rzeczy. Ja mogę to wyłączyć, że nie będziecie widzieć nawet, ile ja tutaj mam patronów, ile ja mam miesięcznie, ile ja mam zebranych. Ale po co mam to wyłączać? Kochani, po co mam to wyłączać? Kurczę, ja przecież nie mam nic do ukrycia. Wiadomo, niektórzy mają ból dupy, no ale przeliczyć na 2 lata 34 tysiące. No powiedzmy, niech będzie z tych 34 tysięcy, nie wiem, strzelam naprawdę 28, odliczając wszystko. No to przeliczyć to na 2 lata, na powiedzmy tam, no w tej chwili do tej pory, do stycznia mamy ile?
listopad, grudzień, styczeń, 3 miesiące, no to przez 21 miesięcy to miesięcznie wcale nie wydaje się tak dużo, nie? No, a od tego miesięcznie jeszcze mam przecież zobowiązania, ZUS-y, rachunki na życie, coś musi zostać, paliwo z tego kupuję do jazdy i jeszcze inwestycje, no inwestycje odkładam. No, także ja tutaj nie ukrywam i tak samo jak wam pokazuję przecież te zarobki z YouTube'a jakie są. Ale tak patrzę tutaj, o na przykład tutaj, autostopem na koniec świata, jest tylko napisane ile mają patronów, ale mają wyłączone jaką kwotę zdobyli, nie? Nie wszyscy mają. No tu jakiś gościu ma 901 miesięcznie, a ma też wyłączone ile całość zebrał. Tu tak samo ten typ BET, czy Ajko i Emil Truszkowski z tego, z kanału KRLD, ten o tej całej. No. Tutaj jest to langusta na palmie, to oni biją rekordy, patrzcie kochani, ja muszę kościół założyć, langusta na palmie to zakonnicy prowadzą kanał. Więc na YouTubie i patrzcie, kurde, 77 tysięcy miesięcznie, ja pierdzielę, 2 miliony, łącznie już 207 tysięcy, no kurde, kościół założę, borowy, to może mi się zwiększy to wsparcie. No, ja tu często bywam na głównej, o, nawet teraz jak odświeżyłem, to jestem. Ja mam odkryte, nie mam nic do ukrycia, bo po co mam ukrywać? To jest dla mnie jakieś takie, nie tak, odświeżmy sobie tutaj. O, doszło parę osób do nas, w sensie subskrypcji. Było 200, ile? 7, jak żeśmy zaczynali. Także doszło 5 osób. Super. No, Marcin coś tam pisał. Nie wiem, czy był taki temat poruszany na live'ach, ale bardzo chętnie bym posłuchał, jak przygotować zdjęcia do fotolabu, żeby potem się nie rozczarować. Tak, Krzysiu, zrobię kalendarze miesięczne, w sensie taki pojedyncze na ścianę z miesiącami, nie? Tylko, znaczy ze wszystkimi miesiącami na dole. Tak, tak, będę robił takie kalendarze i będzie jeszcze kalendarz też taki 14-stronny, po prostu krajobrazy. Tylko, że no w tej chwili nie mam jak usiąść do tego, bo potrzebuję do tego czasu, a terminy ze ślubami mnie bardzo gryzą. A te kalendarze dwa praktycznie przygotowałem przez 2 tygodnie, te co są obecnie w sklepie dostępne. No. A i kochani, pamiętajcie, żeby tutaj też łapki zostawiać pod tymi live'ami. No. Marcin, czy wiesz co? Można taki temat by było poruszyć. Tylko to jest kwestia, tutaj jest dużo rzeczy. Kwestia jest taka, kalibracja monitora, posiadanie plików referencyjnych do danego papieru, do danej maszyny, i praca na tych plikach, więc ja bym musiał się do tego bardziej jakoś przygotować, żeby to powiedzieć. Ja ogólnie tak. Robię na kilku maszynkach. Mam troszkę tutaj monitor skalibrowany, ale przez siebie. To jest korekcja barwna zrobiona, a nie jakaś kalibracja kalibratorami, kolorometrami i tego typu rzeczami. Tylko po prostu przyciski, a troszkę więcej czerwieni, a troszkę mniej tego, a troszkę więcej kontrastu, takie tam rzeczy. Na zasadzie takiej, że mam zrobionych kilka wydruków referencyjnych. Wydruki referencyjne to są, powiedzmy, drukuję sobie kilka zdjęć i na przykład tam z przestrzenią barwną jakąś. Może spróbujmy znaleźć, może znajdę coś takiego jak taki wydruk referencyjny na Google'ach, tym ci pokażę o co chodzi. Albo ja pobiorę z... Ja wezmę z tego. Popatrzmy na stronie laboratorium, w którym ja robię i pracuję. Znaczy pracuję, no, w którym robię swoje rzeczy i produkty od 20 lat. Tylko teraz tak, jakby to znaleźć? Gdzie to było? Strefa dla kontrahentów. Nie wiem, czy nie muszę się zalogować. O, tu mamy przestrzeń barwną ICC.
i biorę sobie profile barwne. Do papierów. Jest napisane, jak trzeba zainstalować dany profil barwny, można sobie je pobrać. No i mamy, na przykład tak, mamy profile barwne Chromira. Chromira to jest lab, mini lab. Ten akurat obsługuje pliki Adobe RGB. I mamy tak, Glossy, to są papiery już tutaj napisane. Glossy, Lustrum, Metallic, Silk. Ja robię najczęściej na Silku. I ten profil barwny instalujemy sobie tak, jak jest instrukcja tutaj chociażby instalacji. Tu ma, o właśnie, jest plik referencyjny do kalibracji monitora. I warto sobie na przykład na takim papierze wydrukować sobie ten plik referencyjny. On na przykład tak wygląda. Mamy tutaj sporo zdjęć. Widzicie, tutaj też jest tonacja czarno-biała przepokazana, tonacja barwna. I drukujemy sobie to na danym papierze. Patrzysz potem, znaczy najlepiej mieć kolorymetr albo kalibrator do monitora, ale ja jestem trochę przeciwny temu, no, znaczy przeciwny. Inaczej. Uważam, że nie jest mi to konieczne do szczęścia. Mam swoje oczy i jestem w stanie to zrobić na oko. Niektórzy mogą twierdzić, że na oko chłop umarł w szpitalu. Ale jednak przez to moje oko do zdjęć lubicie moje zdjęcia, nie? A klientom się mega moje albumy podobają, barwy, kolory i tego typu rzeczy. Potem taki mamy wydrukowany, ja tutaj mam kartę rabatową z CW. Dałbym wam, ale straciła ważność. Tak, no, 2018 roku. Przy dobrym oświetleniu naturalnym takim sprawdzam sobie kolory, jakie mam tu na wydrukowanym tym zdjęciu i jakie mam na monitorze. I sobie po prostu ustawiam. Później, jeżeli mamy zainstalowany już profil, ten ICC, można jeszcze, chociażby w Lightroomie, jak obrabiamy zdjęcia, przy muli teraz, kochani, bo odpalam Lightrooma. O, coś tu się... A, dobra. Upgrade. Aktualizacja była. Lightrooma i Photoshopa. No i teraz będzie musi sobie wziąć i moje biblioteki wczytać, więc dajmy mu chwilę. W każdym razie przy włączonym danym w przestrzeni barwy pliku referencyjnym, tym ICC, który się tam w Windowsie instaluje, jak w Lightroomie klikamy, na dole jest takie okienko Soft Proofing, to wtedy powinno pokazać zdjęcie już z nałożonym tym profilem, znaczy z danym wybranym wcześniej jeszcze w ustawieniach, tym profilem barwnym dla danego papieru, nie? No to jak ja mówiłem, ja robię na Chromira Silk, więc z tym profilem barwnym. I człowiek może zobaczyć potem, czy się to wszystko zgadza z tym wydrukiem referencyjnym. Mam nadzieję, że za bardzo nie zamotałem. Ja to robię raz na pół roku, taką kalibrację. Więc ja to tak bardziej na oko, bardziej zmysłowo. Ja nie lubię pracować na urządzeniach, na takich technologiach. Ja wolę zawsze wszystko sobie dojść samemu. No wiadomo, no jest to ułatwienie jakieś, ale a naprawdę z mojego doświadczenia jest taka, no. To są jeszcze zdjęcia nieobrobione, tak, przygotowane do ślubu. Z mojego doświadczenia wynika tak, że jak sobie zrobię sam, to jest naprawdę spoko. Dobra, got it, wiem, no. Znam Lightrooma. Tam dwie rzeczy żeście dodali, wiem jakie. O, i włączacie sobie soft proofing i teraz jest proof preview. I tutaj wtedy wam będzie wyświetlać z narzuconym tym profilem papieru. Tylko ja go obecnie nie mam ustawionego, więc bez różnicy jest w Lightroomie. No. O tej tapecie mówicie? Kurwa, nie pokazałem wam, a wyłączyłem Lightrooma. Jo, pierdolę, nie, kamerki nie przyłączyłem. O tej tapecie mówicie? A to jest z Lenovo tapeta, kurczę, miałem ją na laptopie. Ustawiłem sobie ją z powrotem na laptopie i ustawiło mi też tutaj. Już widzę, Windows się w pełni synchronizuje ze wszystkim wokół. No to co, kawusia, kochani?
Włączyć ten Lightroom jeszcze raz. Marcin, ten plik referencyjny możesz sobie pobrać chociażby stąd. Czekaj, ja ci tutaj wezmę. Kopiuj adres linku. O, proszę. Mam nadzieję, że się zmieści. Tak. Bo to plik referencyjny to jest plik referencyjny. Znaczy w sensie ten do wydruku, to zdjęcie. Możesz sobie równie dobrze sam też takie coś zrobić, nie? No. O, i będziemy robić podobną stronę. Tylko bardziej na zasadzie dzisiaj jadę właśnie załatwiać sprawy. Oj, nie to, źle wpisałem. To książka, ale wpiszemy sobie tutaj. Fotoksiążka.pl. O. Będzie nowy serwis kawkowy, tak jak ten tutaj. Bardzo podobny do tego, bo będzie powiązany właśnie z tą moją firmą. Znaczy, to nie moja firma, ale firma z tą współpracuje, nie? I gdzie będziecie mogli sobie zamawiać swoje, to tu jest jakiś błąd wyświetlania. Pracują nad tym, wywaliło im w tym. No, będziecie mogli zamawiać sobie swoje fotogadżety, nie? Czy to puzzle, czy to jakieś też poduszki, kubeczki. Ze swoimi zdjęciami będziecie sobie mogli robić. To samo zdjęcia powiększenia będziecie mogli sobie swoje robić. Tylko nie wiem, czy tutaj jest możliwość na przykład takiego powiększenia, jak ja robię. Dajmy powiększenia. Jest 70 na 100, ale ja będę chciał włączyć, żebyście mieli też 100 na 150. No one nie są tanie. Od razu mówię, koszt takiego powiększenia, no to jest, trochę kosztuje. Ale jest rewelacja, naprawdę. No, czy swoje kalendarzyki będziecie mogli sobie zaprojektować, porobić. Ceny będą bardzo podobne jak tutaj, o ile nie te same. I ja chyba się jednak zdecyduję na zasadzie tej. Ja się zaloguję tutaj jako gość. Jeszcze do digitala. O, i tu ci pokażę, bo się Lightroom włączył. Jak mamy zdjęcie, to tutaj klikamy, jest soft proofing. I tutaj powinno się już z tym papierem, z profilem barwnym papieru. To trzeba też je ustawić wcześniej w Lightroomie. Znaczy on je powinien widzieć. A nie będę teraz przed tym grzebał, bo szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie, jak to się robiło, instalowało. W Lightroomie, w sensie, ale jak jest w Windowsie, to powinien go Lightroom widzieć. Weźmy zamów na przykład powiększenia. I powiedzmy z Epsona. 100 na 150, no to koszt to jest 270 zł, nie? Tam bez 48 groszy. Na papierze błyszczącym 260 gram, matowy jest 240. No, a canvas to jest, jakbyście chcieli na płótnie, samo płótno mieć i na przykład samemu sobie to płótno oprawić. No, i będziecie sobie mogli też właśnie zamawiać swoje rzeczy. Tylko, że nie będzie digital album ani e-fotoksiążka, tylko będzie pod moją domeną, z moją grafiką. Tak to zrobimy. Sam szefu mi zaproponował to. No, dla niego jest bez różnicy, czy on będzie sprzedawał. Czy on będzie sprzedawał przez swój sklep, czy założy mi założą mi mój własny. Ważne, żeby ruch był. I ceny nawet będziemy mogli ustalić takie, jak oni tutaj mają, a oni naprawdę nie są drodzy, jeżeli chodzi o rynek. Tak samo, kochani, możemy na D-Bondzie robić, na piance zdjęcia, na... Teoretycznie też na amelinium szczotkowanym. Jest bardzo dużo możliwości. No, i ceny możemy nawet ustalić takie, jak tutaj są. Ja mam swoje zniżki kontrahenckie i to takie bardzo dobre, więc nawet jeżeli ja bym się rozliczał z nimi to, co wy zamówicie po swoich zniżkach, a ceny byłyby takie, jak dla normalnego klienta, jak dla każdego, tak jak tutaj są, to na tym coś zawsze zarobię, więc no, a różnice są
na niektórych produktach mam naprawdę spore. Bardzo mi na tym zależy, no wiecie, no grosik do grosika, no kurczę, wszystko jest związane ze skrawkami i grosik do grosika i to jest takie zabezpieczenie też, no widzicie jak teraz na przykład ta koronka cała zasrana i gdybym nie miał odpalonego Patronite'a, gdybym nie miał swojego sklepiku, mało co przynosi dochodu, nie jest jakiś, jest na plus, także mówię grosik do grosika. Ale nie jest jakiś taki, żebym zarabiał na nie wiadomo co, tylko go też mało reklamuję. I to wasze wsparcie, i ten sklepik, i teraz może ten drugi serwis, to uniezależnia, bo jak rynek się załamuje w jednej kwestii, tak jak na przykład załamał się rynek ślubów przez koronkę, jak się załamuje w jednej kwestii, no to zawsze jest zabezpieczenie, no mniejszy jest przychód, ale zawsze jest zabezpieczenie, bo jest jakiś dodatkowy przychód z drugiej strony, prawda? No i tak trzeba myśleć w biznesie. Nie rozumiem ludzi, którzy myślą cały czas jednotorowo, idą w jedną stronę i potem właśnie jest coś takiego jak... Ja jak najbardziej współczuję wszelkiego rodzaju właśnie fryzjerkom, rehabilitantom, masażystom, fizjoterapeutom, no, przy różnych, wielu branżom. Teraz instruktorom fitness, nie? Chociażby. Mega współczuję, bo mają jeden kierunek swojej branży i przychodzi coś takiego, że taki Mateuszek, kuźwa, kłamczuszek weźmie sobie coś tam wymyśli, bo kuźwa na siłowni jest śmiertelne zagrożenie, kurna, a w kościele już, nie? Więc... gdzie wszyscy śpiewają i w ogóle i on... wiecie jak jest. I się załamuje pewna część gospodarki, wiele firm pada przez to, więc no jednak trzeba się zabezpieczać. No ja tak staram się robić, no ale to są jednak zbyt małe przychody z różnych stron, ale mówię, to jest początek. Grosik do grosika i borowy ma, żeby zatankować samochód, wypić kawę i dołożyć żonie do rachunków, nie? No. Także ten. Kochani, ja mam taką propozycję. Mi się cholernie chce palić. Idę sobie zapalić. Robimy 10 minut przerwy, a potem jeszcze przyjdę, jeszcze sobie pogadamy, dobra? Zróbmy tak, robaczki. Będę na czacie, tylko z komórki. Także na czacie możemy sobie gadać. Szkoda, że nie mogę się na przykład teraz przełączyć na komórkę i podłączyć sobie z komórki, podłączyć się tu do live'a i sobie przejść gdzieś dalej. Fajnie by było, jakby się tak dało. Kurczę, bo... Ale to w ogóle na YouTubie nie ma takiej możliwości, nie? Ale zajebiście by było, jakby się tak dało, że nagle się przełączam na telefon i idę gdzieś. Ponoć są aplikacje jakieś, które pozwalają na przykład zrzucać obraz przez Wi-Fi z telefonu na komputer i on wtedy działa jako kamerka. Muszę to wyczaić, bo wtedy będzie fajnie, bo przełączę sobie, po prostu zmienię sobie okienko na daną kamerkę zmienię sobie okienko na daną kamerkę i będę mógł sobie i z tym i gdzieś tam coś z wami gadać, nie? Chociażby przy cygarze. Ale na razie musimy sobie zrobić chwilę przerwy. Idziemy zapalić. Thank you.
Jestem robaczki, jestem, już tu przyciszam. Dźwięczki rodzaju wszelakiego. Jestem. Wiecie co, ja bym tutaj jeszcze zrobił na tym, zaraz wracam. Może bym wywalił to tło. I weźmy na przykład tutaj z kamera pełny, pokaz slajdu, skopiujmy go. I na to zaraz wracam. Tutaj wkleimy. Niech będzie odniesienie. Aha. Tylko jeszcze pasuje mi tutaj kamerę wkleić. Weźmiemy kamera pełny. Logitech też skopiujemy. Ja bym sobie tutaj zrobił nowe to, o. Klej odniesienie. O. I zaraz wracam, będzie po prostu. W ten sposób. Jeszcze będzie można tutaj poprzesuwać sobie te donaty, ale nie, niech zostanie tak jak jest. Tylko ten komunikat zaraz wracam, bym sobie dał niżej. W takim wypadku. Oj, przesunąłem nie to, co trzeba. O, ten. O, niech sobie będzie. Jeszcze takie sprawy techniczne tutaj sobie właśnie ogarniemy. Co bym tutaj jeszcze zmienił? Może tak, tekst donaty, ten niech zostanie. Tylko może tak, te donaty damy tutaj. Ten napiwków niech sobie będzie po środku, gdzieś tu, albo na środku z tego zdjęcia. Jejku, subskrypcje. Nie, te subskrypcje one są niepotrzebne, ja bym je w ogóle wywalił. Tylko porządki sobie tutaj robię. Już do was tam idę. Cześć Bogusiu, witaj kochany. Dawno cię nie widziałem. Jejku, które to jest? To. To chcę przesunąć. I damy powiedzmy tutaj. O. I top 8 miesiąca bym chciał przesunąć, tylko który to jest? I już, kochani, tutaj będzie. Donaty top 8 miesiąca. O. I top 8 miesiąca niech sobie leci tutaj. To przesuniemy jeszcze wyżej. Top 8 wszechczasów. No nie wszechczasów, tylko top 8 miesiąca. I to damy tutaj. O. O, i niech sobie będzie. Jak sobie pójdę na przerwę, to będzie sobie tak leciało. O, i będzie, myślę, fajnie. Dobra. I myślę, że będzie
fajnie. Tu mam kamera pełny 2, ale ja sobie muszę to też zmienić, nazwę. Mam troszeczkę burdę w tym OBS-ie, kochani, i kamera pełny z zrzutem ekranu. O, to będzie ta scena. No, już, już. Na kwarantannę cię wpierdolili, o widzisz. A jak tam sprawa z tym dyskiem, Boguś? Bo chyba rozumiem, że teraz nie wyślesz, jak jesteś na kwarantannie. Nie przejmuj się, ja spokojnie poczekam, także tutaj się... O Jezu, przepraszam, nic nie dzieje, nic takiego się nie pali. No. Jak widzisz, Boguś, drugi kanał my założyli, drugi kanał na YouTubku. Właśnie pod takie luźniejsze live'y, luźniejsze materiały. I tak tutaj, tak spontanicznie będę czasami sobie coś robił dla moich kochanych widzów, żeby nie zaśmiecać kanału głównego. To tutaj będzie takie coś właśnie wokół skrawków dziejące się rzeczy. No. Oj tak, kochani, ja długo z wami nie posiedzę, tam myślę jeszcze z 20 minutek góra, bo muszę iść wziąć prysznic, a na 12 jestem umówiony właśnie w sprawie tego serwisu i jeszcze kalendarze mam do odbioru, więc będziemy to, więc będę musiał się zbierać, ale jeszcze chwilkę posiedzimy sobie. Sorka za prześwietlenie, słońce wali przez okno, nie chcę zmieniać ustawień kamery, bo potem będę się pierdzielił na jakiegoś live'a na wieczór i będę miał mega problem z tym. Właśnie, propo, ja sobie zerknę teraz do sklepu. Sorka, że nie puszczam zrzutu ekranu, ale tutaj mam, no, prywatne dane klientów, więc nie mogę. Jakaś wiadomość. O, aktualizacja shoppera była, dobrze. Muszę sprawdzić sobie, jaki ja mam te wiadomości, status, jak ja to poustawiałem. A nawet sobie wezmę i wydrukuję teraz, bo będę się wysyłał. A tu widzę, mam paczkomaty. Więc zrobimy, utwórz przesyłkę. Zmienię u siebie paczkomat. Ola Boga. Narobili tych paczkomatów i chyba będzie ten. Dobra, i to będzie gabaryt A. Utwórz przesyłkę. Dobrze, i teraz bym chciał sobie wydrukować ów przesyłkę. Wydrukuj zamówienie, lista przesyłek, paczkomaty, wyślij. Co wyślij? To nie, jeszcze nie jest wysłane. Kurde, jak to się robiło? O matko. Zmienili mi wygląd shoppera i może spróbuję przez sam menedżer paczkomatów. Tak, mam tutaj u pani. Mam już w menedżerze to. Wydrukuję etykietę. O właśnie, o to mi chodzi. A niech to będzie etykieta A4. Wydrukuję razy 2. No. I jeszcze przy okazji sobie ją tutaj zapakuję do mojego notesika. Zobaczcie, jakie piękne notesy dostałem z Japonii. Ręcznie robione z tekturki. Przefajne. Ja mam pierdolca na punkcie notesów, piór wiecznych i tego typu rzeczy. Zresztą
Zobaczcie, mój zestaw do codziennego użytku. Właśnie i tutaj do tych notesów, do tego swojego notesu zapakujemy. Uf, wydruki. W porządku. Myślę, że tak. Drugi do paczkomatu. I po spotkaniu jadę prosto do pracowni. Zapakować zamówienie. Tutaj mam akurat dwa kalendarze. Jadę je zapakować i gdy je zapakuję, to jadę od razu wysłać. Dobrze, tu mam schowane. Jeszcze zobaczę, czy już mam wystawiony paragon do tego zamówienia, ale chyba tak. Dwa kalendarze, format A4. Dobrze. Jest paragonik. Wszystko jest przygotowane, więc... No, i taka codzienna praca borowego. W międzyczasie... Znaczy zdjęcia, a w międzyczasie jeszcze latanie do laboratorium i do pracowni. Coś zrobić. Od zamówienia dla klientów. Ale lubię taką pracę. Ja nie mówię, że nie. Lubię. Dzień dobry, Anetko. Witaj. Pamiętajcie tam, kochani, zapraszajcie znajomych do polajkowania nowego naszego nowego kanału YouTube'owego. No, oczywiście na głównym się nic nie zmienia, żebyście nie myśleli. Na głównym się nic nie zmienia, na głównym nie będzie nic. No, na końcu języka mam. Nic na głównym nie ubędzie. No, tu jest po prostu dodatkowy content, który za bardzo nie będę chciał. Który za bardzo bym nie chciał wrzucać na główny kanał, żeby go nie zaśmiecić. No to trzymaj się, Krzysiu. Powodzenia ci życzę i samych wyborowych kadrów. Pięknego światełka w plenerku. Boguś, ze mnie taka gwiazda YouTube'a, że wiesz, że... No. Kawy się lepiej ze mną napij. Z wyborowego kubeczka. Boguś, musimy się potem zdzwonić odnośnie naszego tego. Odnośnie naszego małego biznesiku dla kliniki. No, więc a to na spokojnie się na dniach dzwonimy. Jak masz wolne, to teraz będę mógł cię troszeczkę pomęczyć. No, ja ci mega współczuję. No i tak, no i co kochani, myślicie? Piszcie potem w komentarzach, nawet jak będziecie retransmisję oglądać, zapis tego live'a. Piszcie w komentarzach pod tym live'em, tu jest luźniutki kanałek. Piszcie w komentarzach pod tym live'em. Co myślicie? Co myślicie? Czy zrobienie tego kanału, to jest drugiego kanału, to jest dobry pomysł na taki dodatkowy content? Na dodatkowe takie rzeczy, dodatkowe jakieś live'iki i tego typu rzeczy. No to dobrze, Boguś. No ja przed chwileczką zażyłem moje tableteczki na ciśnienie, a jeszcze jak załatwię już paczki, poogarniam, to jeszcze jadę do apteki, bo w końcu udało się dodzwonić do mojej szanownej przychodni. Po dwóch tygodniach dzwonienia, kuźwa, 10 razy dziennie, udało się dodzwonić, żeby mi lekarz receptę wypisał na moje stałe leki, które mi się po prostu kończą i muszę... muszę mieć od czasu do czasu receptę wypisaną. No, nawet z lekarzem nie rozmawiałem, tylko próbowałem się dodzwonić do durnej pielęgniarki. A te baby tam po prostu nieraz byłem, kuźwa, one odkładają telefon, leży słuchawka odłożona i cały czas zajęte, nie? I siedzą, kuźwa, kawę piją. No sorry, ale już coś takiego mnie wkurwia naprawdę.
Już mówiłem o tym swojemu lekarzowi. Chwilę był spokój, ale widzę teraz z powrotem to samo. Wezmę, mam do niego numer na komórkę, tylko nie chcę głowy zawracać na komórkę, nie? Ale chyba coś mi się zdaje, że przedzwonię i powiem parę słów na ten temat, bo to jest kuźwa, no masakra. No, Boguś, tutaj będzie nie tylko o duperelach, bo też będzie i też fotograficznie, tylko tak bardziej na luzie i bardziej takie rzeczy, że tak powiem, pierdołowate, albo rzeczy, które się powtarzają, żeby nie powtarzać tego na kanale, żeby tego kanału nie zaśmiecać jednym i tym samym, tylko tutaj sobie będziemy takie rzeczy robić. Oczywiście live'y czwartkowe co czwartek będą na głównym kanale, ale tutaj na tym kanale będziemy sobie robić takie dodatkowe live'y, na przykład z terenu czy coś. Kurde, durny YouTube mi tutaj żąda, żebym miał 1000 subskrypcji i 4000 godzin oglądania, żeby móc sobie włączyć możliwość robienia transmisji na żywo z telefonu komórkowego. Więc walczymy o subskrypcję. Kurczę, no na głównym kanale jest 7727 subskrypcji obecnie. Super, mega się cieszę. Bo miesięcznie dochodzi od 80 do 200 osób, w zależności od miesiąca. No, w zależności od miesiąca i musimy powalczyć też, żeby tutaj część osób tutaj przeszła. No. Wtedy też będę mógł sobie tutaj chociażby też włączyć jakieś reklamy. No, ja wiem, że reklamy są irytujące, ale to dla mnie też jest jakiś jest zarobek, nie? Boguś, ty mieszkasz jednak we Wrocławiu. No, to wiesz. Jest inna technologia tam już obowiązuje. Znaczy, ja na mojego lekarza nie narzekam, bo naprawdę mój lekarz jest mega fajny i mega mi pomógł. Ja lekarza zmieniłem ze 3 lata temu i obecnie jestem mega zadowolony. Ale Anetko, pytanie, czy robisz w RAW-ie, czy robisz na JPEG-u? Bo jak robisz na JPEG-u, no to problem będzie w ustawieniach temperatury barwowej. Na tincie jest za dużo odcienia zielonego dodane. Natomiast jeżeli robisz w RAW-ie, to praktycznie nie ma żadnego znaczenia, bo jak to wrzucisz do Lightrooma, czy chociażby do byś chciała w darmowym nikonowskim Capture NXD, ja tak ty zerkam, żeby sobie przypomnieć nazwę, Capture NXD czy View NXI, to bez znaczenia, bo to sobie możesz już w RAW-ie skorygować bez żadnej straty jakości. O, moje plecki. Kurde, mi ostatnio znowu... Miałem spokój z tymi plecami ze 2 tygodnie ostatnio. Już było fajnie. Kurde, od 3 dni znowuż mnie tak rypie kręgosłup. Masakra. Takie powracające. Muszę żonie powiedzieć, że na pół roku robimy ten... od seksu przerwę. Z żoną oczywiście. O, właśnie, czekajcie, sobie przypomniałem, ja raportu na kasie nie zrobiłem z dzisiaj. Znaczy, raportu z wczoraj. Zanim jakiś paragon wyklepałem, to muszę mieć raport z dnia poprzedniego zrobiony. Jest. I trzeba schować do raportu. To jest durnota ze zbieraniem tych raportów, drukowaniem. Nie dość, że codziennie muszę mieć raport wydrukowany, jeżeli była sprzedaż, to jeszcze muszę wydrukować pełny raport na zakończenie miesiąca, co jest kurwa tym samym, co jest wydrukowane tutaj. I jeszcze, a mimo wszystko kasa fiskalna ma zapisane wszystko w pamięci i jeszcze mimo wszystko wszystkie te dane i tak poprzez internet na bieżąco wysyła do repozytorium Urzędu Skarbowego. I oni mają we wszystko wgląd od razu. W przeciągu 2 godzin, bo tak mniej więcej się kasa łączy. Mają wgląd do wszystkiego. To na cholerę jeszcze ta papierologia cała.
Chuźwa, nie rozumiem tego naprawdę, no ale już nie chcę się denerwować. Anetko, to obrabiaj tak, żeby nie wychodziły zielone. Znaczy tak, znaczy w jakim sensie? Na monitorze masz ładnie, a jak wydrukujesz, masz zielone? Bo jeżeli tak, no to trzeba monitor podkalibrować do papieru i do maszyny. A jeżeli masz zielone po prostu na monitorze, no to musisz przy obróbce odcienia tinty jechać bardziej w kierunku magenty. Weźmy na przykład tu jakieś zdjęcie, no niech będzie to. Gorzej, w Photoshopie to odpaliłem. Ale włączymy kamerę RAW, to ona działa niemalże identycznie jak... co nowego? Gradacja koloru, przyspieszenie koloru. Obsługa nowych aparatów, poprawki błędów. O, i tutaj masz, widzisz, tintę i tak samo masz w Lightroomie i w kierunku, jak masz za zielone, to w kierunku magenty trzeba, w kierunku tych fioletów troszeczkę przejechać. No ja nie będę jechał, bo mam tutaj już obrobione tak jak chcę, ale no, tak samo w Lightroomie sobie możesz to zrobić. Jest, Boguś, Nikonie jest, nawet na ostatnich warsztatach z menu Nikona o tym opowiadałem. Niekoniecznie, Boguś, Nikon D5300 może tego nie mieć. Tam są tylko wbudowane profile barwne, tam nie ma na przykład możliwości ustawiania temperatury barwowej, chociażby w kelwinach. Więc Nikon D5300 może tego nie mieć, jeżeli chodzi o obsługę w aparacie. Ale no, jeżeli robi w RAW-ach Anetka, no to nie ma to najmniejszego znaczenia, bo to powinna na komputerze sobie wziąć i wyrównać wszystko. A co, to live'a mi zerwało? Nie, nie. Chwilę, taki przestój był. To co, kochani, będziemy kończyć, robaczki, bo jest 23 po 10. Ja za godzinę praktycznie muszę wyjść się zbierać, a muszę sobie wziąć prysznic, umyć głowę. I jak umyję głowę, to posiedzieć trochę w domu, poczekać, bo jest jesień i moje zatoki się odzywają i nie chcę, żeby mi... A dzisiaj wieje, tak jak wam pisałem. Nie chcę, żeby mnie zawiało. Także no taka procedura musi być wdrożona. Dziękuję wam ślicznie, kochani. Wszelakiego rodzaju uwagi, pamiętajcie, piszcie tam w komentarzach. Zapraszajcie też innych do subskrypcji naszego nowego kanału. Tutaj ja będę się starał tutaj robić materiały. Właśnie takie spontaniczne. One będą raczej nieregularnie. Tak jak mówiłem na początku, mogą być... One mogą być, może być ich, kurczę, 5 w ciągu dnia, a może być jeden w przeciągu miesiąca. Także no wszystko zależy od tego, co się będzie u mnie działo i tego typu rzeczy. Na pewno będę chciał z plenerów coś działać, tylko żeby działać z plenerów, ja nie będę brał ze sobą laptopa w plener. No chyba, że będę chciał robić stricte live'a z pleneru, no to wtedy zrobię już na głównym kanale, jak wezmę laptopa. Jeżeli będę chciał z komórki robić, no to musimy dobić do 1000 subskrypcji. Musimy dobić do 1000 subskrypcji tutaj na tym kanale, żeby mi odblokowano możliwość robienia live'ów z komórki. Co bardzo bym chciał. Super, kochani, bardzo wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, pięknego dnia wam życzę, wyborowego, dużo światełka, dużo ciepła, dużo uśmiechu i żebyście byli po prostu wyborowi. Trzymajcie się, robaczki, i do zobaczenia.